Dobra. No to cześć, ja nazywam się Adrian Dudkowski. Możecie mnie kojarzyć, możecie mnie nie kojarzyć. Czym ja się zajmuję? Od 5 lat zajmuję się efektami specjalnymi przy filmach i reklamach, głównie dla firm z Hollywood. Ostatnie 2 lata spędziłem pracując dla Video Copilot z Andrew Kramerem. Nie wiem, czy kojarzycie firmę, czy nie. To jest firma zbudowana przez Andrew Kramera, zajmująca się tutorialami do After Effects, modelowaniem obiektów oraz efektami specjalnymi, mająca w portfolio pracę przy takich produkcjach jak Gwiezdne Wojny czy Transformersy. Ostatnio w tym roku wypuściliśmy również trailer dla THX-a, dla systemu DeepNote, który możecie obejrzeć na YouTubie w internecie. Mniej więcej takimi rzeczami się zajmujemy. Ja zajmuję się stricte modelowaniem hard surface, czyli obiekty typu statki kosmiczne, roboty i tak dalej. Natomiast w społeczności Blendera jestem trochę bardziej znany pod innym względem. Jestem jednym ze współtwórców 2 dodatków, HardOpsa i Boxcuttera. Nie wiem, czy ktokolwiek z was używał, czy ktokolwiek was słyszał. O, super, będziemy mieli może okazję jeszcze pogadać. I to jest coś, co z czego chyba jestem bardziej znany w społeczności Blendera. Natomiast dzisiaj przyjechałem do was z taką prezentacją odnośnie używania modyfikatorów w Blenderze. To jest taki workflow dosyć specyficzny, który zyskuje dużo popularności. Same modyfikatory w Blenderze są strasznie potężne i dosyć proste w użytkowaniu. To nie jest jeszcze może Houdini albo system stworzony bezpośrednio pod pracę z nodami. Natomiast to kiedyś się stanie. Dzisiaj jeden z deweloperów Blendera, Jacques Luc, pracuje nad systemem cząsteczek używających nodów, a w przyszłości ma zamiar zacząć pracować nad systemem nodów dla modyfikatorów. Natomiast pokażę wam dzisiaj, co my możemy zrobić. Przyjechałem z takim specyficznym projektem, modelu, który został wykonany właśnie przy użyciu modyfikatorów. To jest coś, co zostało zrobione tylko i wyłącznie przy użyciu modyfikatorów. Każdy element tutaj to jest właściwie plane albo vertex rozciągnięty albo przetworzony przy pomocy modyfikatorów tak, aby pokazać jakiś konkretny obiekt, jakąś konkretną rzecz. To nie jest tak, że ten workflow jest niezbędne, żeby coś takiego stworzyć. To jest dosyć wyolbrzymione, było to coś, prezentacja, którą stworzyłem na potrzeby HardOpsa. A dzisiaj pokażę wam, jak coś takiego powstaje oraz jak pracuje się z nodami, żeby coś takiego uzyskać. Zresztą, tak jak mówię, nie jest to coś, co jest wymagane, coś, co musicie robić. Czasami wystarczy użyć zwykłych narzędzi modelowania w Blenderze, czasami wystarczy sculpting. To jest jedna z wielu opcji. No dobra, to najpierw taki wstęp. Czym są modyfikatory, jak używamy modyfikatorów? Jeśli ktoś korzysta z was bezpośrednio z Blendera i pracuje z Blenderem, to pewnie już wie, jak one działają. Jest to system algorytmów, który przetwarza mesh w Blenderze. Blender oprócz tego, że posiada obiekt, każdy obiekt dodatkowo posiada tak zwane mesh data, które odzwierciedla ilość elementów w danym obiekcie, ilość vertexów, ilość poligonów, ilość edge'y oraz wszystkie operacje, które na tym są wykonywane. Normalnie jak wchodzimy w opcję edycji, możemy coś przełączyć, możemy coś zmienić, możemy coś przesunąć. Natomiast jest to zapisane na stałe. Modyfikator pozwala nam na to, aby całość móc modyfikować w dalszym czasie. No i jakie mamy modyfikatory? Modify, Generate, Deform i Simulate to są takie 3-4 grupy podstawowych modyfikatorów. Pierwszy modify. My zajmiemy się raczej taką częścią modyfikatorów, które przystosowane są tylko i wyłącznie do modelowania, głównie hard surface, z racji tego, że no, tym się zajmuję. Natomiast jest tutaj całe mnóstwo innych wykorzystywanych również do symulacji, wykorzystywanych do modyfikacji danych, wykorzystywanych do
animacji tekstur i tak dalej, które też są ciekawe i warte poznania. Więc tak, dwie grupy, które najbardziej nas interesują, to jest grupa Generate i grupa Deform. Jedna pozwala na generować dodatkowe rzeczy, dodatkowe werteksy, poligony wewnątrz obiektów, natomiast grupa Deform pozwala te poligony deformować. No dobra, no to w takim krótkim opisie, co poszczególny modyfikator potrafi zrobić, to nie jest takie specyficzne, to jest takie specyficzne wykorzystanie tego, jak one będą funkcjonować. Może zaczniemy od displaysa. To jest modyfikator przeznaczony do zniekształcenia meshu, który posiadamy przy pomocy tekstury. Natomiast on ma takie bardzo ciekawe zastosowanie, pozwalające przesunąć wszystkie obiekty jedną teksturą w danym kierunku, w danej przestrzeni. I tak jak tutaj mamy takie przykładowe przesunięcie obiektów kierunku X w przestrzeni lokalnej przy użyciu jakiejś tam konkretnej siły. Coś, co normalnie można wykorzystać, coś, co można normalnie zrobić w Blenderze bez większego wysiłku. Wystarczy wejść w Edit Mode, zaznaczyć wszystko, przesunąć cały obiekt w danej osi i następnie wrócić do trybu obiektowego. Natomiast jeżeli zrobilibyśmy to przy użyciu klasycznych metod, to oznaczałoby, że mesh data zostałaby zapisana w danym miejscu. Nie mielibyśmy możliwości modyfikowania tego później. Moglibyśmy z powrotem wskoczyć w edit mode, przesunąć go z powrotem, natomiast nie byłoby, nie jest to już tak łatwe do operowania w trybie takim non-subdivision, niedestrukcyjnym. I to jest jedna z rzeczy, z której będziemy korzystać. Ona, tak jak mówię, tutaj możemy poruszać się tylko w konkretnych osiach, natomiast w praktyce, używając trzech różnych modyfikatorów, możemy wyznaczyć oś X, Y i Z i przesunąć cały mesh, nie poruszając tego originu, tego środka obiektu w żaden inny sposób. Drugim takim ciekawym, dosyć ważnym modyfikatorem jest Screw, który pozwala stworzyć, to jest jeden z modyfikatorów z grupy Generate dla odmiany, który pozwala wytworzyć dodatkowe werteksy przy użyciu modyfikatorów. To my decydujemy, jak dużo chcemy ich wytworzyć i jak chcemy je zgiąć. On oprócz tego, że potrafi stworzyć zwykłą sprężynę, potrafi również stworzyć zwykły pojedynczy werteks lub wiele werteksów i przesunąć je w konkretną stronę, tak jakby działał jak operator extrude w Blenderze, gdzie ponownie moglibyśmy dodać zwykły werteks, wskoczyć w edit mode, zaznaczyć go, przesunąć, wyekstrudować go w osi Z, tak jak widzimy na ekranie, i uzyskać ten sam efekt, natomiast on znowu nie byłby totalnie niedestrukcyjny. To oznacza, że żeby za każdym razem, żeby wyedytować cokolwiek, musielibyśmy wejść w tryb edycji i zmieniać każdy poszczególny werteks. Tutaj możemy dodać kilka kolejnych modyfikatorów i zrobić to, uzyskać jakiś konkretny efekt. Tak więc, jeżeli użyjemy dwóch modyfikatorów Screw, jeden z osią Z, tutaj jak widzicie używam angle 0, czyli wszystko nie zostanie zagięte w żaden sposób. Jeżeli dodamy dwa modyfikatory, możemy zbudować plane z odpowiednią ilością werteksów. Jeżeli natomiast zmienimy dane screw, możemy stworzyć pewnego rodzaju sprężynę. Tak to mniej więcej będzie działać, czyli budowanie obiektu będzie polegać na tym, że dodajemy modyfikator za modyfikatorem, by uzyskać jakiś konkretny efekt. I tak i w ten sposób będziemy budować większy model. Kolejną rzeczą, taką dosyć ważną, jest Decimate, ponieważ Blender nie posiada możliwości, jeszcze przynajmniej nie posiada możliwości łączenia ze sobą werteksów, które zostały wygenerowane przy pomocy modyfikatorów. To jest coś, co na pewno pokaże się chyba jeszcze w tej wersji 2.8.2, czyli modyfikator Merge, czy modyfikator Weld. Natomiast dzisiaj taką alternatywą jest
dodanie modyfikatora Decimate, który usuwa werteksy z płaszczyzny. Dzięki temu możemy uzyskać, używając modyfikatorów Scrum, możemy uzyskać zwykły plane. To jest dlatego ważne, że gdybyśmy zaczęli używać kolejnych modyfikatorów, jak na przykład Bevel, który zniekształci nasze wierzchołki, zaczęłoby to dotykać wszystkich wierzchołków po kolei, aby całość dotykała tylko czterech wierzchołków, tylko kątów, jest to po prostu niemożliwe. Więc coś, co potrafi Decimate, to pozbyć się części z naszego mesha. Niekoniecznie muszą to być wierzchołki, mogą to być edge, mogą to być face'y. Kolejny modyfikator, Solidify. To jest coś, co potrafi zekstrudować powierzchnię. Tutaj wszystko, czego używam, wszystko, czego wam pokazuję, to jest takie na razie taki prosty overview podstawowych funkcji. Niekoniecznie musimy tego używać na całym meszu, na całym obiekcie. Może to być zaznaczona konkretna, w konkretny face albo konkretne elementy zapisane w vertex grupie. Natomiast sam modyfikator Solidify jedyne, co robi, to tylko i wyłącznie ekstruduje. Natomiast ustawiając kilka modyfikatorów pod rząd, które przed chwilą poznaliśmy, na przykład Displace, który odsunie nam vertex, to jest tylko i wyłącznie jeden vertex, co tutaj widzicie. Jeżeli modyfikator Displace na początku odsunie nam ten vertex w danym kierunku, następnie modyfikator Screws wyprodukuje nam kolejny vertex i następnie podniesie to, rozsunie to tak jak sprężynę, a kolejno modyfikator Solidify wyekstruduje, mamy taką prostą sprężynę. Coś, co w praktyce jest dosyć trudne do stworzenia przy użyciu klasycznych metod. Oczywiście możemy dodać zwykłe kółko z odpowiednią ilością werteksów, możemy przesunąć każdy werteks po kolei w osi Z do góry, a potem spróbować skopiować i łączyć to z kolejnym. Natomiast jest to dosyć problematyczne, szczególnie jeśli chcemy zmienić wartości sprężyny. Wtedy musielibyśmy skasować cały obiekt i zacząć od początku. Tutaj wystarczy, jeśli zbudujemy go w ten sposób, wystarczy, że zmienimy kilka konkretnych danych w operatorach i wszystko znajdzie się jakby samo. I dalej takie dwa bardzo ważne modyfikatory, to jest Boolean i Bevel. Dzisiaj workflow taki produkcyjny stricte bardzo mocno się zmienił. Jeszcze 5-6 lat temu właściwie wszyscy używali modyfikatorów subdivision, bardzo dużo się rzeźbiło. Dzisiaj hard surface jest to już właściwie tylko non-subdivision modeling, czyli coś, co nie używa modyfikatora subdivision. Wszystko robione jest bezpośrednio na meszu i wszystko, w większości przynajmniej przypadków, używa się właśnie boolinów, czyli jednego mesza do wycięcia drugiego mesza. Tak jak widzicie, jest to właściwie wszystko, co on potrafi, natomiast możliwości są totalnie nieograniczone. Kolejnym modyfikatorem jest Bevel, który potrafi zaokrąglić nasze konkretne edge w modelu. My możemy zdecydować, czy ma to być, czy mają to być wszystkie edge, czy ma to się odnosić do konkretnego kąta, czy też możemy zaznaczyć konkretne edge w modelu, w meszu przy użyciu operacji wait. No dobra, i teraz używając ich po sobie, bardzo ważną rzeczą jest to, że modyfikatory to jednak algorytm, który wykonywany jest w pewnej kolejności. Znaczy, że najpierw odpalany jest jeden, potem drugi, potem trzeci. Dlatego duże znaczenie ma kolejność modyfikatorów sama w sobie. Jeżeli najpierw dodamy bevel, następnie coś wytniemy, to oznacza, że algorytm w pierwszej kolejności zaokrągli wszystkie nasze krawężniki, wszystkie nasze edge, następnie wykona operację boolean. Natomiast jeżeli przerzucimy operatory odwrotnie, najpierw wykonamy operację boolean, najpierw wytniemy coś, a następnie zaokrąglimy wszystkie powstałe w ten sposób edge, co jest też bardzo istotne. No dobra, jeszcze kolejną taką ciekawą rzeczą to jest taki workflow, który zyskuje na popularności. Tak jak kiedyś boolean, te 3-4 lata temu wbił się to w tą produkcję, dzisiaj taką kolejną rzeczą jest edycja normalnych, coś co przyszło do filmów i efektów specjalnych z
poziomu gier. Nie wszystko można wyedytować i stworzyć tak jak w świecie realnym. W świecie realnym nie istnieje coś takiego jak smooth shading, z czego korzystamy w Blenderze. W Blenderze mamy albo flat shading, albo smooth shading. To oznacza, że nasze face, nasz obiekt jest w pewien sposób, shading tego obiektu jest w pewien sposób upraszczany. Natomiast on nie zawsze działa, to jest dalej jakiś tam algorytm matematyczny, który robi coś w bardzo specyficzny sposób i nie zawsze działa poprawnie. On świetnie funkcjonuje, jeśli nasza geometria jest idealna, natomiast jeśli nie jest, pojawia się sporo problemów. I tutaj mamy takie porównanie, cube z dodanym bevelem, jak widzicie, nie wygląda super dobrze. Tam jest jakiś problem z shadingiem. Natomiast obok, po prawej, wystarczy dodać jeden modyfikator weighted normals, który usuwa wiele problemów. I kolejną rzeczą jest modyfikator data transfer, który potrafi zrobić to samo w trochę inny sposób. Jeżeli mamy problem z shadingiem, bardzo poważny problem, on nie wynika z tego, jak wymodelowaliśmy obiekt. W takich warunkach produkcyjnych, w warunkach kadowskich, coś takiego powstałoby z potwornej ilości geometrii, używając krzywych albo T-splinów. To jest taki system też bazujący na Surface'ach, gdzie większość programów komercyjnych jak Alias, jak Fusion 360, jak MOI, potrafi to zrobić. Tam nie ma znaczenia, jak dużo geometrii posiadamy, ta geometria zawsze będzie. Natomiast w przypadku Blendera musielibyśmy użyć milionów poligonów, podobnie jak zrobiłby to ZBrush na przykład, żeby ten shading wyglądał poprawnie, żeby wyglądał tak jak w prawdziwym życiu. Natomiast jeżeli chcemy użyć tego zaokrąglenia, tego cheatu, którym jest smooth shading, pojawią się pewne problemy. To, co możemy zrobić, to przetransformować nasze normalne z jednego obiektu na drugi. Jeżeli w tej chwili to jest zwykły cylinder z wyciętymi kilkoma innymi cylindrami. Natomiast jeżeli ten podstawowy cylinder, który posiadamy, skopiujemy i spróbujemy przekopiować z niego normalne, wtedy wszystko będzie wyglądać w porządku, ponieważ podstawowy cylinder nie ma problemów z shadingiem, sobie z tym poradzi i możemy użyć tych normalnych. Tak to działa. Zwykły data transfer, ten modyfikator potrafi dużo innych rzeczy. Ja pokazuję wam tylko jedno konkretne zastosowanie, głównie dlatego, że po prostu często z niego korzystam, ale też pokazując wam już dalej konkretny model, on jest dosyć często w użytku. To, co on zrobił, to wyprostował nam nasze normalne, z którymi mieliśmy problem. Działa to tak, że zaznaczamy face, corner data, następnie rzeczy, które chcemy przetransferować z jednego obiektu do drugiego. Tym obiektem, z którego transferujemy, jest zwykły cylinder, bez żadnego modyfikatora, prosty cylinder. W tym, którym jesteśmy, mamy zaznaczone werteksy, konkretne face'y, na które chcemy przenieść normalne. One są dodane do vertex grupy i następnie użyte w modyfikatorze. No dobra, to kolejny array. To jest modyfikator, który pozwala skopiować obiekt potrafi skopiować obiekt, który zaznaczyliśmy. Prosta sprawa, dosyć użyteczna, jeśli chcielibyśmy robić coś takiego na meshu, to oznacza, że musielibyśmy skopiować cały obiekt, przesunąć go na konkretną pozycję, potem na kolejny. I w momencie, kiedy chcielibyśmy przesunąć wszystkie naraz, a mamy tych obiektów 40 czy 50, zrobiłby się spory problem, musielibyśmy cofać się, przesuwać je po kolei, a tak wystarczy, że zmienimy jedną daną w modyfikatorze i wszystko stanie się jakby samo. I taką kolejną ciekawostką jest to, że o ile Blender sam w sobie nie potrafi używać modyfikatora array w taki sposób, aby stworzyć kółko, czy użyć araya w taki sposób cykliczny. Natomiast możemy zrobić to sami, używając dwóch modyfikatorów, używając modyfikatora displays, który przesuwa nam obiekt w konkretną stronę, a następnie używając modyfikatora array, który używa obiektu empty obróconego o konkretną wartość. Czyli tutaj jeszcze dodatkowo jest dodany driver, tylko po to, aby móc dodawać iteracje obiektów i móc odsunąć
obiekt w danym kierunku, dzięki czemu też nie będziemy musieli zrobić tego manualnie. Daj mniej więcej pokaz. Tak wygląda driver, nie jest to nic skomplikowanego, wrócimy do tego na pewno jeszcze bezpośrednio w Blenderze. No, jeszcze kilka modyfikatorów. Subdivision. Chyba najbardziej podstawowy w Blenderze. Przypisany, jeden z niewielu, który ma przypisane specjalne skróty Ctrl 1, 2, 3, 4, 5. Po prostu używa konkretnego algorytmu, aby sprawić, aby nasz mesh, aby nasz obiekt był bardziej smukły. Triangulate to jest modyfikator, który pozwala triangulatować konkretne face'y, albo kłady, albo teraz n-gony, jedna z nowszych opcji. Dosyć użyteczny, szczególnie do eksportu. Nie każdy soft, czy nie każdy engine do gier wspiera n-gony, tak jak robi to Blender, więc z reguły na koniec, szczególnie jeśli eksportujecie coś na potrzeby produkcji albo przesyłacie coś dalej dla kogoś, musicie to zrobić jakby manualnie, gdzie oczywiście mamy też operator w Blenderze, który może po prostu to zrobić, to jest chyba Ctrl-T. Natomiast oznaczałoby to, że gdybyście musieli wrócić do danego obiektu, trzeba byłoby wtedy zaznaczyć te wszystkie trójkąty, które zostały wygenerowane i je usunąć po to, żeby tylko trochę zmienić mesh. A tak to możecie zwyczajnie wrzucić modyfikator i funkcjonować dalej. Dosyć użyteczna rzecz. Kolejną rzeczą jest wireframe. To jest modyfikator, który potrafi zmienić coś w zwykły obiekt wireframe. Coś, co byłoby bardzo trudne do zrobienia przy użyciu klasycznych metod modelowania, a modyfikator robi to tak. To również dosyć użyteczna rzecz. I takich kilka rzeczy, jak skorzystać z takich modyfikatorów, jak ustawiać je pod sobą. Takich kilka pomysłów. To jest pokazane, jak zbudować kilka siatek, na przykład ekstrudując zwykły vertex przy pomocy najpierw modyfikatora screw z angle 0 w jedną stronę, następnie w drugą stronę, żeby stworzyć face. I użycie modyfikatora wireframe potrafi zbudować nam prostą siatkę. Gdzie ponownie, pewnie można byłoby to zrobić w sposób klasyczny, ale dzięki takiemu ułożeniu modyfikatorów możemy w każdej chwili zmienić wszystko w dowolny sposób. Nie musimy przejmować się tym, że coś nam się nie uda, że coś musimy zmienić i poprawiać cały model od nowa. To jest kilka innych pomysłów, jak układając różne modyfikatory w różnej kolejności i o różnych wartościach możemy wygenerować różne rodzaje siatki. Tutaj na przykład mamy decimate z opcją unsubdivide, który zmienia nam kierunek rysowania poligonów. Tutaj kolejny przykład. No dobra. To jeszcze tak podsumowanie, jak to działa w praktyce. Tutaj mamy zwykłą sprężynę. Zmieniając zwykłą wartość jednego modyfikatora potrafimy zmodyfikować pełną sprężynę. Ona w warunkach, jeśli wskoczymy w edit mode, to jest po prostu tylko i wyłącznie jeden odcinek zapętlony. Tak jak mówię, stworzenie czegoś takiego byłoby bardzo problematyczne. Sprężyny to jest coś, czego używa się bardzo, bardzo często, szczególnie jeśli chodzi o obiekty twarde i możliwość ich edycji jest w miarę dość potrzebna. No dobra. To jest mikrofon z interfejsem stworzony na potrzeby pokazania konkretnego workflow. Natomiast jak taka rzecz powstaje na początek? Nie jest w żaden sposób skomplikowana rzecz. Pierwsze, co musimy zrobić, to zastanowić się nad konkretnymi proporcjami naszego modelu. Wszystko, co tutaj widzicie, to albo kuby, albo verteksy, które rozciągnięte, które zbudowane są jeden po drugim. Mi się pokazuje. I całość zbudowana jest w taki sposób, że jeden obiekt wycina drugi.
Tak jak widzicie, obiektów jest tutaj dosyć dużo. Całość zaczynamy od stworzenia zwykłego, jeśli zajmiemy się po prostu zwyczajnym mikrofonem na początek. Całość zaczynamy od zbudowania zwykłego cylindru, następnie kolejny cylinder. Nie ma. Świetnie działający soft. W każdym bądź razie muszę przesunąć. Może tak. W każdym bądź razie całość zbudowana jest dalej z modyfikatorów, czyli budujemy jedną część naszego mikrofonu, następnie łapiemy kolejną, wycinając ją, następnie kolejną. Niektóre rzeczy są bezpośrednio modyfikatorami, które pokazałem wam wcześniej, jakby systemem, zbudowany w systemie, który pokazałem wam wcześniej, na przykład sprężyna, z dodaną dodatkową częścią gdzieś na górze. Dalej wtyczki, dalej konkretne obiekty. Chciałem pokazać wam jeszcze, jak mniej więcej wygląda budowanie takiego obiektu. To jest całość używa hardopsów, natomiast nie jest to jakby w żaden sposób niezbędne, tak dla mojej wygody i dla tempu pracy. No dobra, jak budujemy taki obiekt? Zaczniemy od zwykłego face'a. Budujemy go z przyużyciem modyfikatorów screw, używając go jeden po drugim. Następnie, tutaj jest dosyć dużo modyfikatorów, jak widać, natomiast z reguły 10, 11 to jest taka liczba, która się nie przekracza. Z reguły używa się gdzieś tam modyfikatora boolean, który potrafi wyciąć konkretną część i przeskakuje się do kolejnej części. Więc wracając do tego, jak zbudowany jest ten cube. Jest to modyfikator screw, który ekstruduje nam jeden vertex w jednej powierzchni, następnie drugi modyfikator screw, który ekstruduje nam ten obiekt, powstały edge w drugim kierunku, w kierunku Y, następnie modyfikator mirror, który kopiuje to na drugą stronę, modyfikator decimate, który sprawia, że nasz plane staje się zwykłym planem złożonym z czterech vertexów. Kolejno modyfikator bevel, który dodaje nam bevel na wierzchołkach tego planu, który dodaje nam bevel tylko i wyłącznie nad wierzchołka tego planu, następnie modyfikator solidify, który ekstruduje plane, następnie kolejny modyfikator bevel, który zaokrągla nam jedną krawędź i następnie bevel, który zadziała ustawiony na opcję angle, który zadziała tylko na konkretnym kącie. W tym przypadku będzie to część między przecinającymi się face'ami. No i na końcu wejdzie ten normal, który poprawi nam nasze normalne. I teraz jak budowana jest taka rzecz. To jest pierwsza rzecz, którą budujemy, jakiś fundament, który przypomina nam shape czy kształt, który chcemy osiągnąć, niezależnie co to jest. Tam pokazany był mikrofon, natomiast można w ten sposób zrobić dosłownie wszystko. Następnie używamy kolejnego obiektu, również złożony z modyfikatorów. To jest tak, że obiekty z czasem można kopiować. To nie jest też tak, że można oczywiście zbudować sobie pewną bibliotekę wcześniej, z której często się korzysta, natomiast z reguły kitbashing czy używanie konkretnych modeli budowana jest, taka biblioteka budowana jest z reguły na początek projektu. Z tego korzysta już teraz każdy, to strasznie przyspiesza pracę i na coś takiego i tak trzeba poświęcić czas, więc to nie jest tak, że
dodanie obiektu jednym klawiszem jest realne, z reguły no, trzeba przygotować coś wcześniej. Teraz kolejny obiekt, który użyjemy do wycięcia, on zbudowany jest z modyfikatora displays, z modyfikatora, następnie, który przesuwa nam vertex, przesuwa nam nasz edge w danym kierunku, może je odznaczę, przesuwa nasz vertex w danym kierunku, następnie modyfikator screw, który buduje nam edge, następnie kolejny modyfikator screw, tym razem ustawiony na angle 360, który zapętla nam nasze koło, i modyfikator solidify, który podniesie całość. Teraz możemy użyć tego modyfikatora, możemy dodać kolejny modyfikator, tym razem modyfikator boolean, użyć naszego obiektu, który stworzyliśmy. I teraz liczy się order naszych modyfikatorów. W tej chwili dodaliśmy go na sam koniec, natomiast to, co chcemy uzyskać, to weight and normal, który poprawi nam nasze normalne na zakończeniu. Więc przesuwamy modyfikator na koniec. I jaka jest zaleta takiej pracy w ten sposób? Za każdym razem, jak chcemy coś zmienić, wystarczy tylko, że przesuniemy obiekt. No i to stanie jest dosyć bezproblemowe. Gdybyśmy zaaplikowali wszystko i stworzyli mesh, przesunięcie tego, jeszcze może przy tak prostym modelu nie byłoby też takie problematyczne, moglibyśmy zaznaczyć wszystkie werteksy, przesunąć je w osi Z. Natomiast jeżeli obiekt byłby obrócony, jeżeli składałby się z 50 albo 60 elementów, tam jak widzieliście, ten mikrofon to jest ponad 100 elementów i to nie jest jakiś potwornie skomplikowany obiekt. To jest, ja wiem, może 6 godzin pracy. Gdybym chciał wyedytować jakąś dowolną część, bądź zmienić dowolną część, jest to możliwe, natomiast w pracy z zwykłym meshem, taki klasyczny workflow, no jest to bardzo, bardzo problematyczne. Przy czym to nie jest też tak, że chcemy uzyskać czy dojść do tego momentu, używając tylko i wyłącznie modyfikatorów. To nie jest też idealny workflow do wszystkiego. W pewnym momencie chcemy złapać nasze modyfikatory i zaaplikować je. Tam ten obiekt jest skopiowany z innej sceny, żeby wszystko działało dosyć szybciej, działało trochę szybciej. Natomiast jeżeli mamy nasz obiekt, w pewnym momencie chcemy mimo wszystko zaaplikować wszystkie modyfikatory, zbudować. Może nie wszystkie, zawsze są modyfikatory, które nie są nam w żaden sposób potrzebne, na przykład weight and normal, czy triangulate, których używamy głównie do eksportu. One, aplikowanie tego może spowolnić trochę działanie Blendera samego w sobie, więc są też rzeczy, które chcemy zostawić. I tak jak widzicie, to jest geometria, która została stworzona. W pewnym momencie, jeśli wiemy, że obiekt nie będzie już w żaden sposób edytowany, nie będzie już w żaden sposób zmieniany, to jest coś, co możemy zwyczajnie zatrzymać, zaaplikować, zwolnić trochę pamięci Blendera i przejść do kolejnej rzeczy. W tej chwili również możemy edytować ten obiekt, możemy w jakiś sposób go zmieniać. Więc dalej możemy używać modyfikatorów, dalej możemy używać boolina, mimo nie jest to jakby niezbędne, żeby trzymać mesh w modyfikatorach od początku do końca. No dobra, myślę, że to jest mniej więcej to, co chciałem wam pokazać. Jak stoimy z czasem?